Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w lutowym przeglądzie Pepco i zapraszam do obejrzenia tego, co oferuje nam Pepco w tym miesiącu. I słuchajcie, znowu zaczynamy z złotą półką, jakoś ciągnie mnie do tego złota, jak wejdę tylko do Pepco. I tutaj mamy takie świnki, skarbonki za 20 zł. Tutaj widzicie jeszcze zestawy świeczek, też 20 zł. Ozdoby twarzy, które zaraz będę chciała Wam pokazać, o właśnie tutaj, jak wyglądają. I ramki na zdjęcia. Po 15 zł. Złoty z różem, 12 zł. I 20 zł. Tutaj widzicie te pieski, które są już od jakiegoś czasu w Pepco. I złoto-czarne metalowe ozdoby. A tu mamy kolejną ramkę. 15 zł. Bąbelkowe wazoniki. A tu świeczniki, które też już wcześniej były, 40 zł. I przechodzimy do srebrnej półki. Osłonki za 10 zł. LEDowe świeczki 20 zł. I takie czarne loftowe ozdoby 30 zł. Tutaj widzicie wazon 20 zł. Kolejne figurki 30 zł. I piękne szkatułki 35 zł. Niestety, jak widzicie, coś z nich leci. I ten sam wazon w kolorze srebrnym. Na dole jeszcze poduszki po 50 zł. I srebrne cotton ballsy za 20 zł. I przechodzimy do kolejnego regału. Na górze w bardzo ładnych flakonikach zapachy do domu za 25 zł. Plecione koszyki za 40 zł. I podkładki na stół 10 zł. I te słomkowe za 8 zł. W kolorze naturalnym i zielonym. Tu świeczki po 7 zł w różnych kolorach. Ramki na zdjęcia 16 zł. I taka większa ozdoba ścienna z twarzą za 25 zł. I tutaj też starałam się Wam pokazać, jak ona wyglądała. Dalej mamy dwupak takich pudełek do organizacji. Tutaj macie wymiary i one kosztowały 20 zł, czyli po 10 zł za sztukę. I przechodzimy do plecionych koszyków i tac. Tutaj widzicie koszyki za 35 zł. Za 20 zł. Było ich dużo w różnych rozmiarach, w różnych wzorach tego splotu. Jedne były łączone z metalem, inne były całkiem plecione z tej trawy. Także tutaj naprawdę można sobie wybrać fajne koszyki do organizacji, czy na przykład jako osłonki na kwiaty. $20. 30 zł. Tutaj u mnie jeden przeceniony. I takie metalowe koszyki po 50 zł, całkiem duże.
A tu słuchajcie, przepiękna, bardzo duża makrama za 50 zł, także jeżeli ktoś poszukuje, to jest teraz dostępna w Pepco. I witraże, które były też wcześniej. A teraz już różnego rodzaju i w różnych rozmiarach grafiki. Napis Love za 10 zł. Tu wzór kwiecisty, również 10 zł. $25 te większe. I tu widzicie, były różne rodzaje. A na dole taka ogromna wieloramka na zdjęcia. Kosztowała 40 zł. Znowu wazony, z tym, że teraz jasne, 20 zł. Tutaj ozdoba 17 zł. Kolejna, taki supełek za 10 zł. Tutaj widzicie świeczki w kształcie głowy za 17 zł. Jak się wypalą, to osłonka na kwiatek jak znalazł. Kolejne świece. $20. Szare były w trzech rozmiarach, najmniejsze za 5 zł, średnie 7 zł i największe 10 zł. A tu w zestawie za 20 zł 4 sztuki. Osłonki na doniczki w kształcie głowy, bardzo duże, 40 zł i były też czarne, później zobaczycie. Wazon na kwiaty za 30 zł. Tutaj zegar, 20 zł. I kolejne świece. Te betonowe też już były wcześniej. 25 zł. $12. Te w barwionym szkle za 15 zł. $17. Bardzo ładne mają teraz wzory opakowań, jeżeli chodzi o świece w Pepco. Tutaj osłonka, 15 zł. I kolejna świeca, 15 zł. Tu świece sojowe, też w przepięknych opakowaniach. I kolejne osłonki. 15 zł. Tutaj jeszcze jakiś musztardowy kuferek za 40 zł. Zielone osłonki po 17 zł. $25 zł. I w takim ceglanym odcieniu za 17 zł. Oczywiście ja nie wyszłam bez osłonek z Pepco. Kolejne zegary i stoliki. Ten kosztował 50 zł. A ten okrągły 35 zł. Wazony, tak jak widzicie, w dwóch różnych kolorach barwionego szkła za 30 zł. Tu jeszcze ominęłam poduszki, te
takie włochate po 60 zł. I przechodzimy dalej. Stołki po 100 zł. Welurowy zielony kosztował 60 zł. I jeszcze welurowy szary, trochę większy. Próbuję Wam tu uchwycić cenę. On kosztował 130 zł. Stolik ze szklanym blatem 70 zł. I metalowe kwietniki 30 zł. Ten stolik był bardzo ciekawy, który teraz widzicie, na którym stoi ten świecznik, swoją drogą też bardzo ładny, za 35 zł. A sam stolik kosztował 70 zł. Kwietniki w kolorze złotym, ostatnio były tylko srebrne, teraz są złote za 40 zł. I białe latarenki, mniejsze kosztowały 40 zł. Tutaj jeszcze mniejszy ten świecznik za 25 zł. I większe latarenki po 70 zł. A te czarne po 80 zł. Idziemy dalej na półki Home Selected. I tu mamy kolejne ramki na zdjęcia. 12 zł. Czarne osłonki głowy, o których wcześniej wspominałam. A tu złoty lew, który był też już dużo wcześniej, za 50 zł. I kolejne czarne ozdoby za 40 zł. No i świece. Te mniejsze, które i tak były ogromne, kosztowały 60 zł. A te większe, które ważyły naprawdę chyba z 1,5 kilo, kosztowały 80 zł. Budziki za 20 zł i zegary za 8 zł. Przepiękne narzuty za 150 zł. I kolejne, takie tłoczone za 200 zł. Tutaj dywany 80 zł. Tam z tyłu były takie jeszcze w innym wzorze, tak jak widzicie, bardziej takie supełkowe. Ozdoby globusy za 40 zł. Te półeczki u mnie już były przecenione. Następne wielkie świece za 30 zł. I 50 zł. Mniejsze świeczki po 10 zł. Szkatułki po 35 i te czarne, których ceny nie znalazłam. Cały czas były te złote lampki za 80 zł. A obok taka łączona ozdoba za 10 zł. Całkiem ciekawe zegary za 60 zł.
Świeczniki w zestawie 60 zł. I lustrzana taca, która była naprawdę duża, tak jak widzicie 35 cm. Kosztowała 50 zł. Prostokątna za 60 zł. Tu jeszcze opakowanie na chusteczki i powoli będziemy, słuchajcie, kończyć tę część, ponieważ na pewno pojawi się jeszcze druga, dlatego że nie chcę, żeby ten film trwał pół godziny. Także dziękuję Wam serdecznie za teraz i zapraszam na kolejną część. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!